Pierwsza niedziela po zesłaniu Ducha Świętego jest uroczystością Najświętszej Trójcy. Sama nazwa wskazuje na to, że Kościół chce nas pouczyć, jaka jest istota Boga. Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Księga Wyjścia ze Starego Testamentu ukazuje nam Boga pełnego miłosierdzia, łagodności, który jest nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. A więc jest to Bóg, który przyjmuje, który jest gotowy do tego, aby człowiek w Jego obecności... Nie czuł się zdominowany, ale ogarnięty Jego miłosierdziem. Ewangelia Janowa wskazuje nam tajemnicę przyjścia Chrystusa na świat. To jest tajemnica odwiecznej miłości, dzięki której my, jako ludzie wierzący, mamy życie wieczne. I cała tajemnica tego dnia ma nas uczyć ogromnej pokory, do której często nawiązywał ksiądz Piotr Pawłukiewicz, mówiąc o tym, że ilekroć człowiek tu na ziemi. Mówi o Panu Bogu, chce wytłumaczyć sens Trójcy Świętej, chce w pełni swoim rozumem zrozumieć nieogarnionego Boga. W niebie panuje wielka radość, a aniołowie wręcz się z tego śmieją. Niech ta niedziela, Trójcy Świętej, przynagli nas do tego, abyśmy czuli się przez Pana Boga przyjęci i przez niego kochani.